Oszuści próbujący wyłudzić dane dostępowe do kont bankowych nie próżnują. Kilkoro mieszkańców miasta zgłosiło nam informacje o podejrzanych połączeniach telefonicznych i podało ku naszemu zaskoczeniu ten sam numer telefonu, spod którego je wykonywano. Informacje przekazywane przez osobę telefonującą różniły się drobnymi detalami, ale sprowadzały się w zasadzie do jednego schematu. Odbierający połączenie dowiadywali się, że dzwoni do nich przedstawiciel Santandera, który informował, że konto bankowe zostało zhakowane. Z przekazywanych przez oszusta informacji wynikało, że ktoś bliżej nieokreślony próbował wykonać przelew z naszego konta, ale bank mu to uniemożliwił, bo ów rzekomy złodziej jest na czarnej liście tego banku. Dzwoniący informował również, że w celu zapobieżenia kolejnym próbom zhakowania dostępu do konta, bank właśnie prowadzi proces blokowania kart kredytowych. Złodziej prosi również o ściągnięcie aplikacji do zdalnego podglądu pulpitu i po jej zainstalowaniu żąda zalogowania się na własne konto. Żąda również podania numeru karty, imienia i nazwiska właściciela, daty ważności karty i numeru kodu CVV znajdującego się na odwrocie karty. Są to dane niezbędne do pobrania pieniędzy z naszego konta. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z rzecznikiem prasowym Santander Bank. Ten numer telefonu nie należy ani do Santander Consumer Banku, ani do Santander Bank Polska. Zakładamy, że ten atak tak zwanego phishingu jest w ogóle wymierzony w stronę Santander Bank Polska, dlatego że numer telefonu tego banku, infolinia to jest 19999, więc ktoś też świetnie wybrał numer telefonu, żeby się podszyć pod bank. Natomiast żaden z tych banków nie prowadzi żadnej aktywności skierowanej przeciwko klientom. Numer telefonu nie jest naszą własnością. Jeśli zatem na Waszym telefonie wyświetli się połączenie spod numeru 618-119-999, włączcie szczególną czujność. Pod żadnym pozorem nie pobierajcie i nie instalujcie aplikacji do zdalnego podglądu pulpitu. Nie podawajcie żadnych danych dotyczących kart bankomatowych i kredytowych. Najlepsze, co można zrobić w takich okolicznościach, to zawiadomić policję. Wystarczy zadzwonić na 112. Co istotne, osoba dzwoniąca posiada kilka informacji, które mogą Was przekonać o jej wiarygodności. Są to imię, nazwisko, adres, numer konta czy jeden z zestawów cyfr znajdujący się na Waszej karcie. Co ważne, infolinia Santander Banku dla klientów dzwoniących z zagranicy wygląda tak. Plus 48 61 81 1 99 99 i jest to numer stacjonarny rozpoczynający się po kodzie plus 48 numerem kierunkowym 61 do Poznania. Natomiast numer oszusta to numer komórkowy, który wygląda tak 618 119 999. Bądźcie bardzo ostrożni, bo oszust jest naprawdę przebiegły i niemal perfekcyjnie podszywa się pod infolinię banku.